Dobra. Bo musisz mi mówić akcja. Czyli zaczynamy. Cześć, jestem Tytusz i znajdujemy się na przepięknej dzielnicy nad Odrze we Wrocławiu. A tak naprawdę będziemy oglądać sklep Pixel Retro Shop. Tutaj zapraszamy. Tutaj znajduje się kierownik sklepu, który pilnuje, żeby był porządek. Także wszystkie pisma i skargi, wnioski proszę do kierownika prowadzić. Jesteśmy w pierwszej części sklepu. Można tutaj oprócz tego, że sobie wypić kawę, herbatę, to można pograć na przykład na takim automacie z lat 80. Tutaj jest kilka gier, chyba z 60. Można pograć na takim automacie, można pograć sobie na takim automacie arcade. Dwie osoby, na przykład tam to też dwie osoby. Teraz może tutaj można kupić kawkę, można kupić napoje, tu mamy napoje. Może pójdziemy dalej, a ja, jak wrócimy, to jeszcze opowiem o tym miejscu. No tutaj mamy dalej stanowiska do grania. Tu jest Amiga 1200, parę tysięcy gier jest na karcie CV, także jest co grać. Jest co grać, tu chyba Super Pro jest włączony. Tutaj mamy peceta 486DX, to jest w ogóle taki pecet, który był w armii w Adwerze w 90-tych latach. Można go złożyć, to jest taki, że można go sobie wziąć. Tutaj mamy Duma, to jest takie mini muzeum, można pooglądać jakieś stare sprzęty. No a tutaj jest dalszy ciąg, tutaj jest na przykład konsola Ameprot produkcji Elbrus z Wrocławia, tu jest troszeczkę Elbo, totalnie zerżnie, to jest Wikipedia, ale stwierdziłem, że nie będę tworzył swoich wymysłów, po prostu można sobie Wikipedię poczytać na ścianie o zakładach Elbrus, które produkowały komputery we Wrocławiu, telewizor Unitra, konsola oryginalna z 83 roku, Elbro, polska konsola do gier z pistoletem na przykład. No tutaj mamy, będziemy robić z chłopakami, będziemy naprawiać, jest to sam taki, który dostałem od Bogumiła, sama obudowa do takiego arcade maszyny, i będziemy ją robić, będziemy wstawiać na karcie Jama grę, będziemy ją starać się odrestaurować. No a tutaj też ciekawe miejsce w naszym sklepie, pokój gracza z lat 90., 80., 90., przełomu. Tutaj to jest chyba ten gracz, tak mi się wydaje. No, przyjaciółkę można sobie poczytać, bo tylko przyjaciółkę czytam, bo tam wpiszą jak w ciąży nie zaś, nie, coś takiego było. No i tutaj mamy też, można sobie posiedzieć z tą kawą, o której mówiłem, z napojem. Można w Street Fightera na przykład pograć sobie. Można pograć sobie na Atari, tu jest chyba River Ride, zresztą monochromatyczny monitor, kiedyś takie monitory były też, które nie wyświetlały kolorów, tylko taki zielony odcień, żeby oczy się chyba tak nie męczyły. No tu mamy Komodorka, żeby wojna z Atari, z Commodore jest do dzisiaj nierozstrzygnięta, więc jakby są koło siebie i się nie gryzą. Mamy Komodorka 64 ze stacją dysków, trochę dyskietek, można sobie też pograć, tu jest instrukcja z retrogralni, jak wgrywać gry, także każdy może sobie tu przyjść i sobie właśnie poużywać tego starego sprzętu. Tak, no i tutaj są plakaciki z naszych ulubionych filmów, fototapetka, bardzo się męczyłem, nie polecam wieszania fototapet, szczególnie takich za 100 zł, które się drą, tragedia, nigdy więcej mam zamiar tego w życiu już nie robić. Co, przejdziemy może z powrotem do tamtego głównego jakby miejsca. No, tu jest piękna toaleta. Przejdziemy do tego pięknego miejsca, gdzie jest początek naszego sklepu. No tak jak mówiłem, mamy różne stare i nowe też konsole, bo mamy też Nintendo, mamy na przykład te nowe 2DS-y, mamy gry na 3DS-a, mamy nowe z gwarancją joysticki do Atari, Amigi i Commodore na przykład. Firmy polskiej, firmy MAD, Made in Poland. Mamy, teraz będę tak trochę reklamował rzeczy, które mamy, nie? Mamy gry na PlayStation, mamy gry na Wii, mamy PlayStation 2, PlayStation 1 na przykład z takich rzeczy. No tutaj mamy taki merchandise, czyli czapki związane z kulturą gier wideo, koszulki, takie plecaczki, te worki, takie teraz modne, czapki z daszkiem. Także wszystko to jest też na naszej oczywiście stronie. Tutaj mamy
Tutaj mamy jak bryloszki, różne taki merch, mamy portfele, mamy jakieś CD-ki do Amigi, kartridże do Commodorka, gry na Switcha, mamy nowego Switcha, Nintendo, bardzo fajną konsolę Nintendo, niedługo będziemy robić unboxing tej konsoli. Z ciekawych rzeczy to mamy też gry na Atari i Commodore właśnie na kasetach. To są reedycje oryginalne kasety. To jest firma Retronix, teraz zajmuje się tym, że robi reedycje kaset i reedycje też płyt, na dyskietkach w takich wersjach kolekcjonerskich. Także mamy takie rzeczy dla wyznawców Atari i Commodore. Kolejną rzeczą, to jest Raspberry Pi. Tu jest zestaw cały taki Raspberry Pi. Raspberry Pi to jest taki mały komputerek o wielkich możliwościach, dzięki któremu można na przykład budować różne rzeczy, budować roboty i inne ciekawe rzeczy, które też będziemy to na filmach pokazywać. W ogóle co można zrobić z Raspberry Pi, na przykład zbudować sobie taką małą arcade maszynę, jak tam jest, tylko mniejszą. I takie małe arcade maszyny z tymi joystickami, z tymi guzikami, mniej więcej ekran 8 cali. Takie maszyny firmy Fimoroni też będziemy mieli, znaczy już mamy w sklepie, możecie to sprawdzić na naszej stronie. I będziemy robić składa się po prostu tam godzina, dwie, będziemy składać, także uważajcie, bo będzie taki film ciekawy. Tutaj są kolejne rzeczy, no kartridże na Pegasusa niesławnego, na Game Boya, na Nintendo 64, pady do Atari, no, różne rzeczy, mamy trochę tych rzeczy. To jest akurat ten nowy Nintendo NES, który przywiozłem z Tajlandii, bo w Polsce nie można było go kupić w ogóle. No może tam ktoś kupił, ale po jakichś niebotycznych cenach. Teraz wyszedł nowy NES, super ten NES, czyli SNES. No niestety też jeszcze nie mam go w sklepie, ale wszystko będzie. Także zapraszam Was tutaj do nas do sklepu na kawę, napoje, żeby też porozmawiać, pograć. Organizujemy różne wydarzenia, śledźcie naszego Face'a, śledźcie naszą stronę internetową. Tam mniej więcej prawie że co tydzień robimy w sobotę różne wydarzenia, różne spotkania. Na przykład najbliższe to jest hackathon, czyli piszemy grę w jeden dzień na komputer w języku Ruby. Później mamy w listopadzie maraton filmów VHS, czyli kino klasy B. Będzie całą noc, będziemy filmy tu oglądać na wideo, na tym rzutniku. Później w grudniu mamy demoscenową imprezę, stare dema na PC-ta z przełomu lat 80-90. Później będziemy mieli może jeszcze w grudniu albo w styczniu na przykład konkurs, dzień taki Nintendo Switch, że będą tutaj konkursy gier, będą gry do wygrania, także dużo rzeczy się u nas dzieje i zapraszamy Was serdecznie do tego, żeby nas odwiedzić tutaj przy Świętego Wincentego 7 we Wrocławiu. Jesteśmy cały tydzień, tylko w niedzielę nie jesteśmy. No, to nie jest Atari. We'll be right back.